Siemanko Czugiści i Czugistki! Ja jestem Multi i dziś mam dla was omówienie pojazdu Premium, które możecie wygrać w najnowszej edycji Tank Rewards o nazwie D-Day. Trwa ona od 3 do 29 czerwca i do zdobycia są trzy pojazdy: Dokładnie Krupp Steierwaffenträger, czyli niemiecki Tedek 7 poziomu, amerykański Sherman Thunderbolt i brytyjski Sherman Firefly. Pojazdy te różnią się od siebie tierami. Tutaj siódemka, tutaj dwie szóstki. Jest jeszcze premka, ale no wiadomo, to nie pojazd premium. I dziś postaram się Wam podpowiedzieć, który warto wybrać dla kogo który pojazd jest stworzony. Więc na wstępie w sumie warto rzec, jak te pojazdy wypadają statystycznie i który najwięcej zarabia, bo wielu graczy myśli zawsze o tym, którym najwięcej wyciągnie, więc tutaj oczywista oczywistość. Wiadomo, że teoretycznie siódemką zawsze zarobicie najwięcej, bo ma większy bonus do zarabiania. Ale jeżeli ktoś totalnie nie lubi snajpić, nie lubi kampić, nie lubi grać z ukrycia, no to wtedy faktycznie ten pojazd nie jest za dobrym wyborem, bo to jest pojazd dla tych graczy. Thunderbolt jako jedyny w tej Trójce, posiada pancerz i może na nim opierać swoją grę. A Firefly to jest fajny pojazd, jeżeli ktoś chce potężne działo, potężne pod kątem penetracji, bo uszkodzenia są dość niskie, ale to wszystko jest połączone z fajną mobilnością, więc, no, jest to bardzo ciekawa opcja. I teraz statystyki. Teoretycznie, wśród szóstek, Thunderbolt wypada fantastycznie. Pojazd ten wygrywa zdecydowaną większość swoich bitew, do tego dostaje. Drugi największy X ze wszystkich szóstek średnich, a X w sumie daje Wam, no można przeliczyć kredyty, więc... Dużo zarabiacie, ale jeżeli chodzi o uszkodzenia, to jednak Firefly robi się ich znacznie więcej. Zobaczcie, trzeci najlepszy rezultat. Jeżeli chodzi o waffen Trager, to on jest tak gdzieś w środku stawki. Gracze nim dostają o no, 513 średnie na bitwę, Zobaczcie, bardzo dużo przegrywają, i to wynika z tego, że pojazd po prostu ma bardzo dużo wad i nie jest żadnym autorytetem na siódmym poziomie. Po prostu, jak ktoś zobaczy ten pojazd, to w sumie to się z niego śmieje i uznaje go, że to jest łatwy cel, więc nawet się na niego jeszcze bardziej rzuci. Wejdziemy sobie nim do bitwy, zacznę od niego, ponieważ no, siódemka to wiadomo, trzeba od niej zacząć, żeby pokazać ten teoretycznie najbardziej opłacalny pojazd. I pozwólcie, że powiem Wam też troszeczkę o jej y, zaletach, wadach, jaka to jest konstrukcja. Ale to wszystko dopiero w bitwie. Wylosowało na mapę Pizno i. Ósemki, siódemki, także nie za łatwo, nie za trudno. Zawsze mogą być dziewiątki. Co my tutaj możemy zrobić? Pojedziemy sobie oczywiście na lewo i postaramy z krzaczków postrzelać w wyjeżdżające lighty, medy. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. No i cóż, na wstępie wypada pogadać troszeczkę o zaletach. Czym ten pojazd może Was do siebie przekonać? Od razu mówię, że ta lista nie jest jakoś bardzo długa, ale no coś się znajdzie. Więc, po pierwsze, macie tutaj w pełni obrotową wieżyczkę, obrót 360 stopni, to oznacza, że możecie spokojnie wybronić się, jeżeli ktoś chce Was wymanewrować, objechać. Po drugie, posiadacie działo bardzo zbliżone do tego z Tigera 1, czyli 240 uszkodzeń, 203 przebicia, opuszczanie armaty minus 8 stopni, podnoszenie 45 stopni. Czyli w sumie, zobaczcie, możecie wziąć działo jak na defiladzie, bardzo wysoko do góry. Prawie jak jakaś taka, wiecie, jak działo przeciwlotnicze. Co więcej. Poza tym, możecie, moi drodzy, spokojnie się ukrywać, macie bardzo dobre maskowanie. Możecie rozpędzić się maksymalnie do 35 km na godzinę, i w sumie to by było chyba na tyle z zalet. Także coś tam się znalazło, ale jakie są wady? Jedną z dla mnie najpoważniejszych wad w tym Telekomu to to, że mamy tylko 240 średnich uszkodzeń. Tyle, to jest może ok na piątce. Na szóstce, ale na siódemce to ja bym oczekiwał. okej. Okay, to ja bym oczekiwał znacznie, znacznie więcej. Są te deki, które piją na tym tierze po prawie 500, więc 240. To ja bym powiedział, że to jest jakiś żart, prawda? Miałem na myśli szturę Emila. Jeżeli chodzi o mobilność, to mamy tutaj. Maksymalna prędkość 35 km na godzinę. Pojazd ten jest ultra lekki, waży tylko parę ton. Jak ktoś go dotknie, to to jest drama, to jest katastrofa, więc No, powinno to przynajmniej jakoś szybciej jeździć, żeby nadrabiać brak pancerza, bo pancerza, słuchajcie, tutaj no naprawdę przysięgam wam nie ma. Na froncie macie 20 mm, z boku 10, z tyłu 8. To ja słuchajcie, z mojej firanki mogę zrobić grubszą płytę. <grym> Także naprawdę, no. Za wesoło z tym to po prostu nie jest. Ta karta trafi, to na hita spadacie i to nie ma o czym w ogóle rozmawiać. Od razu jest kaplica gaming. I ktoś bardzo mądry wymyślił, że po strzale we front będzie wam w gratisie o wysadzenie. Padał silnik i będziecie się jarać jak zapalniczka, więc też od razu obiecuję wam, że od frontu strzały to lepiej, żeby was nie trafiały, bo będzie się działo z pojazdem, będzie bardzo, bardzo przykro. Kurde, zdąży przejechać. W związku z tym, jedyny z, w sumie patent, żeby grać tym pojazdem w miarę skutecznie, to jest grać z ukrycia, tak jak ja próbuję. Z tym, że działa, nie chce się słuchać i ja po prostu kalafiorkuję. Okej. Okay. O, w końcu weszło, ale te kalafiorki, niestety, się zdarzają, i powiem wam, że to nie jest tak, że raz w bitwie spodujecie, ale czasami będziecie celować na 100%, a i tak te kalafiorki, kurka wodna, będą. Więc. Tutaj nie obiecuję Wam, że to działo. Pokochacie. I co? No i w sumie tyle Wam wystarczy z danych. Nie chcę Was też zanudzić. Jedno jest pewne: gram tym pojazdem tylko po ten odcinek. I yy, jeżeli ktoś zapyta mnie, czy w wolnym czasie marzę o tym, aby grać Krupem Trager to powiem od razu, że nie. I wolałbym już naprawdę grać wieloma, wieloma innymi popularnymi słabymi czugami niż tym, bo to naprawdę nie nadaje się do niczego innego niż snajpienie. I nawet to nie wychodzi nam jakoś wybitnie dobrze. Cały czas tam blinduję te super helkaty. Bardzo liczę na to, że w końcu któregoś na ślepo trafi, ale chyba nic z tego. Moi niedoczekanie. No, ktoś tu siedzi? Halo, alo, jest tam kto? Nie, tam nie ma opcji. I powiem Wam jedno: moje życie będzie powoli się kończyć, dobiegać do końca. A to dlatego, że rywale już podjeżdżają i za chwilę będę miał mega problem. Mega, 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 mega problem. Zastanawiam się, czy będzie tutaj ktoś chciał podjechać od tej strony. Bo nawet jeżeli ja się ustawię na snajpę, to mogę być wykryty z lewej strony i to po prostu byłoby tragiczne. Jak będę wykryty, to jest od razu koniec, także bardzo się boję, dostanie żarówy. Na szczęście mam tutaj powłokę antyrefleksyjną, tak aby wiecie, cokolwiek tam zobaczyć, żeby to nie było tak, że jestem totalnie bezbronny. I żeby wiecie ten strzał, zawsze móc czy dwa oddać. Okej, okay, e 25 5 do mnie nawala. To jest bardzo źle, ale... Schować się... Kurde, Arta, serio? Ale jeszcze parę metrów, powinienem móc podjechać. O, dobra, zdjęty. Wygrałem z nim solówę, mogę być z siebie dumny. Teraz super Hellcat, Arta jeszcze waluje chwilę. Raz. Porobię go. I ta wieża tutaj się przyda, mi się wydaje. O kurde, o kurde, IS-2 na szczęście spluwał. Jak mnie staranuje, to nie będzie dobrze, więc lepiej go nie taranować na siłę. Nie mogę działem sterować. Silnik od frontu, no chyba sobie kpisz ze mnie Naprawdę od razu silnik. Ale przynajmniej widzicie, że nie kłamałem Przynajmniej widać, że nie kłamałem. Udało mi się tym pojazdem naklepać 2000 uszkodzeń, ale. To i tak jest naprawdę cud yy, i, i tutaj. Wydaje mi się, że jakimś innym pojazdem byłbym w stanie zrobić jeszcze, jeszcze więcej. A i zapomniałem powiedzieć, że to jest moje czwarte podejście, i w międzyczasie rozegrałem trzy bitwy. Które ja się nie nadawało do pokazania, bo tam po prostu nie było uszkodzeń. O, tutaj fajny taran. Tylko się nie utop. No. Ale już go załatwiał. Ale jeszcze, te, jeszcze go zdejmie, chyba. Nie, do wody wpadł. Stąd już nie wyjedzie. Już nie, już nie wyjedzie stąd. O... No, E25 go tutaj dobił. Także zobaczymy, ile za taką bitwę dostałem i mówię, to jest moje. Najlepsze podejście. Czwarte zdecydowanie najlepsze. I tylko dlatego, że mapa w końcu siadła, bo mapa musi się dobrze, do, dobrze trafić. Musi być korzystna, musi być przestrzeń. I tutaj na szczęście ona była. Czy większa przestrzeń między wami a rywalem, tym lepiej dla was, bo możecie właśnie z tego ukrycia nawalać. Dostałem 53 tysiące za bardzo dobrą bitwę według mnie i naprawa wyszło taniutko, amunicja taniutko, czyli w sumie 43 kafle naprzód, co nie, do przodu. No dobra, teraz możemy przejść do Thunderbolt'a. Od razu powiem, że tutaj wszystko zrobiłem w miarę tak ekonomicznie: 3 perki, nie 10, jak jest domyślnie, tylko 3. Żeby też nie pójść w fantazje i yy, bez racji tego typu wynalazków. O, szósteczki, to fajnie. Jeżeli chodzi o Thunderbolta, tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku Krupa Waventrager. Tutaj macie, moi drodzy, pojazd, który może wam zaoferować pancerz. To jest bardzo miłe. mieć pancerz na czołku średnim. Pojazd ten posiada na froncie na kadłubie 123 mm, ale z boku już to jest 38 i z tyłu też jest 38, więc lepiej uważać na boczki. Wie, że to jest dość słaba na tle kadłuba, bo ma tylko 63 mm na froncie, boku i z tyłu. I teraz tak. Jak takim pojazdem grać skutecznie? Na pewno jak ruszycie nim do bitwy, to zobaczycie, że ej, to jest ciąg średni, a jedzie jak ciężki. No właśnie, ten pojazd ma taką wadę, że okej, okay, dołożyliśmy tych płyt pancerza. Ale to gdzieś musiało się y, potem odbić, tak? I to się odbiło na y, masie pojazdu, i jeździmy jednak nie aż tak szybko, jakby można było się spodziewać. Więc pojazd ten na pewno nie jest wyścigówką, przez to, że jest cięższy i ma te płyty pancerza. Y, no ale nie o to w tym chodzi. Tym pojazdem chcemy troszeczkę, tak, jednak atakować ze flanki. I zasypać rywala pociskami, ponieważ ładujemy niecałe, jak widzicie, 3 sekundy. Z tym, że te pociski mają bardzo mało penetracji, tylko 128 i 115 uszkodzeń, więc mówię jednak dobrze byłoby z flanki kogoś zaatakować, niekoniecznie od frontu, bo no może wam nie, nie styknąć tej penetracji. Tutaj mam taki pomysł, taki patent. Że moja drużyna pojechała wyjątkowo bardzo tam, na tamtą flankę. I w związku z tym chciałbym ich troszeczkę tutaj wesprzeć. Z tego miejsca. Tylko, żeby Arta mi nie przewaliła. O to bardzo się modlę, bo... Arta może mi zrobić ogromną krzywdę. Nie powinien mnie przebić. Ojojojoj, kawu, 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 kawu. W ogóle ja podświetlam, to jest dziwne. Nie spodziewałem się, że będę pełnił taką funkcję w tej bitwie, ale proszę. Jak widać... Człowiek czasami sam się dziwi. On ma trolgana. No to, żeby y, tutaj nie zginąć zaraz, to lepiej byłoby się schować, bo Trollgan to jest. To jest bardzo dobra broń na KW1. I to się może źle skończyć. Ok, co by tu wykminić? Po pierwsze, jak patrzę sobie na czołgi, to najlepsze cele mam jednak y, po mojej lewej stronie. Ok, udało mi się przemknąć. 3 4 bardzo mięciutki, to sobie go porobię. Dostał fajnie, fajnie, spoko, spoko. Po prawej stronie sztuk Rywale cisną. Cromwell, to są fajne cele. Powiem Wam, że warto byłoby się tam przejechać. To są bardzo dobre cele. I chciałbym zrobić sobie na nich uszkodzenia. Sztuk mi tutaj coś kombinuje. Nie wiem, co on, co on kombinuje. To jest dziwne. Mam z tyłu o 5 Jestem w ogniu krzyżowym. Sam się tak trochę na niego pisałem jadąc w to miejsce, ale to, co chcę w sumie przekazać, to to, że dziwnie się dzieje, że rywale pozwalają sobie na taką grę. I nasi im też na to pozwalają, żeby tak zdobyli mapę. No dobra. Kaw jeden trzeba olać. I teraz przede wszystkim marzy mi się sytuacja, w której mogę na spokojnie schować się tutaj za górką. Dobić Cromwell'a i towarzystwo. Jest KW220, Myślnik 2. Ok. I koleję. Na razie się zajmę tą stroną. Tutaj będę miał większy problem. Jak się nimi nie zajmę, to będę miał atak od flanki, więc na początek Cromwell SU-85 T34 to towarzystwo. Kromka jest na hita, więc to powinno pójść w miarę łatwo. Wyjedzie. O, no, wyjedzie. Ok. To poszło łatwo. Lepiej niż sądziłem. Sztuk na bazie. Bicia nie ma, niestety. Ok. Su 85 sobie poradzimy. Od lewej strony wyjadę. Te 3, 4 to nawet chyba mnie nie przebije, więc tutaj też będzie wesoło. Tu, 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 tu Jest te 3, 4. Ok. Mam dobre opuszczanie, działa, więc raz. Szybkie przeładowanie. I Dwa, zniszczone. Teraz Su-85. Raz. I od flanki, widzicie, pięknie objechałem. Dwa. Tak, jak powiedziałem, flankowanie jak najbardziej jest tutaj wskazane. Będzie bardzo dobrą techniką walki, żeby móc zarabiać. A MXLCB jedzie po Baboka. Mi się wydaje, że on tam jest. Mi się wydaje, że on tam siedzi w krzakach. Tak nawalał do mnie z tamtych rejonów, właśnie. Nie wiem gdzie dokładnie, ale to właśnie tam bym powiedział, że był. Tylko, niech pojedzie bardziej w lewo. Bo tutaj na tej mapie to jest tak dużo drzew i krzaków, że on tam może być w rągu. Nie ma go tam? To niedobrze. To niedobrze, bo powiem wam wprost, nie chcę dostać w boko. tam 44 bardzo, 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 bardzo nie chcę. Wydaje mi się, że rywale będą chcieli teraz środkiem podjechać na naszą bazę. Więc gdybym ja. Spróbował. O kurka wodna. O, 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 o. Nie, nie, nie. Te 3485 a mnie przebije łatwo. Ale co zostawić sojusznika, to to byłoby niehonorowe. Ja miałem inny pomysł. Chciałem jechać na ciężkie. Yy, no dobra. Pomożemy koledze. Nie będziemy chemami, świniami, prostakami. Postaramy się pomóc koledze z tym oponentem, Churchill. O, to, to. Olać. Kiedy indziej się nim zajmiemy, pojedźmy po to, te 485. Ja mam nadzieję, że nie będę tego żałował. I nie dostanę zaraz od nie wiadomo kogo. Powinienem. Jezu, Arta, serio. Naprawdę, Arta tutaj musi stać. Dobra, może ją przynajmniej zdejmę dzięki temu. Raz. Jeszcze jeden. Szybko. No, nie trafiłem. No, kit. Powinienem być w stanie tą MK porobić. Hmm. Nie przebiłam jej, kurda Odbiła się, to jest mój plus duży Okej okay. Typowo staram się wygrać z nią na uszkodzenie na minutę Liczę, że strzeli mi w kadłub O, ale ją zmieniłem teraz Raz Czerć mi jedzie na plecy Muszę jechać do, do przodu Muszę jechać do przodu Spróbuję go sprowokować Nie trafił. Zdjęty. Łączkę wow, 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 wow. Kapują mi bazę dwa czołgi. O Jezu, ale stres. I powiem Wam szczerze, że chyba wieżyczka raz. Nie zdążę raczej. Zdjęty. Minuta 19. Kurde, to nie jest blisko. Jedź, panie, jedź. Kurka wodna, jedź. Zasuwaj tą maszyną. Minuta 9 KW220, dobra, zładuję goldo, żeby nie przegrać. Będzie wstyd. Mam zabitego radiooperatora. dobra, uleczę go, bo nie lubię mieć zabitą załogę. Dawaj, Banie nie maszyren. Moja maszyna 6 fragów jest. Nie kapuje. dobrze, zjechał, jest i wyjechał chyba na szczere pole. Dziękuję ci. Ale dobrze, trafiła go arta, ale chyba jest wykryta. Ale to i tak pięknie, że w ogóle próbuję. O, strzela do nich, biedna, 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 jest, 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 Bóg wie, że jest. Czeka, czek, czek, raz, eee, dwa, eee, trzy, pali się, siedem fragów, proszę Państwa. No wydaje mi się, że już wiecie, jaki pojazd powinniście wybrać, tak czy nie? Wiadomo, siedem fragów natrzaskałem. Więcej niż tym szóstym, tym siódmym tierem. A kurde. Gitara. I honorowo postąpiłem, bo pomogłem koledze, nie zostawiłem go, ale potem wpadłem przez to tarap w tarapaty. 2200. Dobra. Jest Git. Za taką bitwę dostałem 60 tysięcy. Amunicja dwa koła. Nie, naprawa dwa koła. Uzupełnienie amunicji. Za tanio wyszło. Coś się zepsuło bo ja wystrzelałem tam parę goldowych pod koniec, żeby wyciąg był, co nie, żeby był wyciąg. No na pewno. No. Z 20 tysięcy powinno mi odjąć. No. Ale no, to zrobiłem dla dobra odcinka, żeby był fajniejszy. No. Z wyciągiem byłby smutny. I teraz możemy przejść do Firefly'a. Firefly to jest pojazd, który mi się bardzo podoba. Od razu powiem. Bo tutaj mogę połączyć to, co ja lubię, czyli. Agresywną grę, ale nie przyjmowanie to nie jest równoznaczne z przyjmowaniem pocisków i skuteczne strzelanie. Pojazd ten posiada w ogóle jakieś kosmiczne działo. Na szóstym tierze to jest na medzie szok. 150 uszkodzeń, ok, to nie jest szał, ale 171 przebicia to jest rewelacyjny rezultat. I to sprawia, że ja mogę sobie szóstki przebijać pik-pik-pik-pik od frontu bez problemu. Siódemki też da radę spokojnie powalczyć. Usemki no to już gorzej, ale ósemki nie rzuca aż tak często. Macie też mobilność, więc możecie coś tam objechać od czasu do czasu. I oprócz tego... Co? Nie chcecie przyjmować pocisków. No, pocisków to nie chcecie przyjmować. Na pewno jeżeli ktoś do was trafi, to... Was przebije, bo od frontu macie... Żeby wam nie skłamać, 50 mm na kadłubie. I na wieży 76, więc... Przykro, przykro. Odbić możecie co najwyżej piąty tier, stokowy. Jedziesz? Co robisz? Bo nie wiem. Nie wiem, co ty robisz, nie mam pojęcia. Na tej mapie zwykle zaczynam bitwę od y, przysnajpienia skrzaczka w to, co wykryją laity. One też czasami są w stanie wykryć y, pojazdy w tych krzakach. Tam często ktoś się ustawia, ale widzę, że na razie jest cisza. Cisza na horyzoncie. Ale blindy można puścić. Jest short to może Snipe'i. Cyk, cyk, cyk. I tak się nudzę. No to co mam patrzeć? Lepiej strzelać blindy. Zawsze można zrobić tam strzał czy dwa. Ja się czasami... ...bardzo pozytywnie potem na koniec bitwy dziwię, że o kurde zrobiłem... ...trzy strzały na ślepo. Jak i tak nie mam nic innego do roboty, to... ...warto słuchajcie próbować. Pociski są tanie, to... ...można... ...sobie na więcej trochę pozwolić. No i dobra. Po tym początku... Już widzę, że moi drodzy, co się dzieje, to. Yy, on tu może znowu ten ruch. Po... W sumie to nie wiem. W sumie to nie mam pojęcia, co on kombinuje. Z tego co widzę, to na lewej stronie się dzieje yy, sieczka lekka. Tutaj nasi mają trochę problem, bo ARL strasznie ciśnie do przodu. Mega odważny jest. Dobrze byłoby zahamować jego tutaj agresję. I go zablokować ym, w przejeździe jeszcze, żeby wrak postawił. Chodzi o to, że jak zginie na tym przejeździe, no to będzie wes wesoło, bo nie, będzie ciasno strasznie rywaną. Dlatego byłoby super, gdyby się udało go skończyć. O, stwierdziłem jednego Arla. Eee, rykoszet. No bo w wieżyczkę trafiłem. 406 metrów nie wykryją nie? ale muszę trafić, no. O, Jezu, 7 HP No ale kiepsko strzelam Muszę się bardziej przyłożyć Te 150 objeżdża Trzeba uważać akurat na niego Co jest grane, że nie mogę trafić dobrze Dobra, jest git. Pierwszy delikwent Przyjemnie I lewa strona upada Śmiechy-chichy, ale tamta strona upada. Okej, okay, jest naszorn. Shorn. Wow, ale dostał! Kto mu tak przywalił? Cały demet zabiorą, a ja w bitwie nic nie zrobię. I choć pojazd lubię, to nie będzie na kim zrobić uszkodzeń. Co to ma być? Pane, zostawić coś dla mnie. Ale no ty! Odowniczy robi dobrą robotę, szybko ładuje, ale... Jak ja będę tak strzelał kalafiorkami, celowniczy... Wczoraj imprezę miał, poszedł na imprezę, słuchajcie. Chwalił się, że był na imprezie I teraz są efekty, no. Nie chcę wyjechać na niego, bo pomoże mu STRV i T52. No nie byłoby go tutaj przytrzymać. Okej, okay, T52 jeździ, to mu nie pomoże. No to wychyla. I no co jest? Celowniczy? Kurde, no. Ja wiem, imprezy są ważne. Ale bez przesady. Widzę, <noise> że nie tylko mój celowniczy imprezował. Jak gościu wjechał w skałę. To chyba nie było zamierzone. Gąska, serio? Naprawdę. No, lepiej, lepiej. Poprawił się. I tam blindę puszczę. W tego Esterfała. On miał nie wiadomo ile życia. Jak to nie. Było chyba wiadome. Ciekawe, ile ma życia. Hmm. Nie wiem, ile on ma życia, ale zaraz go wykryję. Tu, 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 tu. Proszę mnie przepuścić. Ja mam zwiadowcę. W ogóle, KW2 od nich kampi w rogu mapy. Co za łepek? Co on wykmina za taktyki, żeby KW2 snajpić z rogu? Ja nie wiem. Dziwne podejście trochę dla mnie. Takie, no, bez sensu jednak. O. Ale przynajmniej po mojej asyście, 700. No to dużo jest. To jest bardzo dużo. 700 po asyście. KW-2... Jak mieć na Ciebie przestrzał, chłopie? Co ty... Tam jest skała, ja wiem. Ale którędy Lepiej jechać lewą, czy prawą, żeby mieć bicie? Wydaje mi się, że teraz to już lepiej jechać lewą stroną. Żeby mieć przestrzał. Czekaj, 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 czekaj. Coś tam już się powolutku, powolutku pojawia. No, w ruchu to tak niekoniecznie to się musi udać. Jest bicie, dobra. Odsłoń, odsłoń! No! Dam mu sygnał. Żeby się ruszył odrobinkę. No nie, no. Dobiję go. Kurde, szkoda. Szkoda, szkoda, bo... Mm, no, jeden strzał więcej przynajmniej można było zrobić. Isus to Y jest e, w rogu mapy. To już nie będę miał okazji w niego strzelić dokładnie. Zginął. 1486 widocznych uszkodzeń. Czy było coś na ślepo, to zaraz się przekonamy, ale wątpię. Widziałem po ustawieniu TD-ów, że one nie były ustawione na snajpa na początek, tylko bardziej porogach się ustawiły. Ale to nie zmienia faktu, że chyba nie wystrzeliłem ani jednego goldowego pocisku, mam nadzieję. Co? 1529? To chyba raz trafiłem kogoś. Nie wiem. To chyba raz trafiłem kogoś na ślepo. Ale w sumie to nie wiem. Tak mi się wydaje. Dobra bitwa. W porządku. No chyba nic nie poszło z Golda. 7000 za amunicję, naprawa 0, bo nie dostałem żadnego pocisku. <grym> Tutaj macie naprawdę kosmiczną penetrację, a na Goldzie to już w ogóle 240, więc to jest... To jest szok. To jest po prostu szok na... Czołgu średnim, szóstego poziomu, który jeszcze ma dobrą prędkość. Także z tych trzech pojazdów, jeżeli chodzi o przyjemność z gry, Thunderbolt, Sherman Firefly, jasne. Jeżeli chodzi o krupa, tylko dla snajperów. Tylko dla snajperów. Tyle ode mnie moi drodzy. Napiszcie proszę w komentarzu, jaki pojazd będziecie chcieli wybrać. I co? Do zobaczenia. Piąteczka. Cześć.